Ewangelia według Jana, rozdział 14. Niech się nie lęka wasze serce. Wierzycie Bogu i mi wierzcie. W domu mojego Ojca jest wiele mieszkań. Gdyby było inaczej, to bym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę ponownie i wezmę was do siebie, żebyście gdzie ja jestem i wy byli. Wiecie, dokąd ja idę i znacie drogę. Tomasz powiedział mu: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Jezus powiedział mu: Ja jestem droga, prawda i życie. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie znali, Ojca też byście znali. Odtąd go znacie i widzieliście go. Filip powiedział mu: Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam. Jezus powiedział mu: Tak długi czas jestem z wami, a nie poznałeś mnie, Filipie. Kto mnie widział, widział i mojego Ojca. Jakże ty mówisz: pokaż nam Ojca? Nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec jest we mnie? Słowa, które ja do was mówię, nie od siebie mówię, ale Ojciec, który mieszka we mnie, on czyni dzieła swoje. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec jest we mnie. A jeżeli nie, to wierzcie mi ze względu na same czyny. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto mi wierzy, ten czyny, które ja wykonuję, będzie wykonywał, ale i większe nad te będzie wykonywał, bo ja odchodzę do Ojca mojego. O cokolwiek prosić będziecie w moim imieniu, to uczynię, aby był uwielbiony Ojciec w Synu. Jeśli o coś będziecie prosić w moim imieniu, to uczynię. Jeśli mnie miłujecie, wykonujcie moje polecenia. Ja też będę prosić Ojca, a da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami w wieczności. Ducha prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi ani go nie zna, lecz wy go znacie, gdyż z wami mieszka i w was będzie. Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Jeszcze tylko chwila, a świat już mnie nie zobaczy. Lecz wy mnie zobaczycie, ponieważ ja żyję i wy będziecie żyć. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Jeszcze tylko chwila, a świat już mnie więcej nie zobaczy. Lecz wy mnie zobaczycie, ponieważ ja żyję i wy będziecie żyć. W tym dniu poznacie, że ja jestem w Ojcu moim, a wy we mnie i ja w was. Kto ma moje przykazania i je zachowuje, ten mnie miłuje. Kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec mój. Ja też będę go miłować i objawię mu samego siebie. Judasz, nie Iskariota, powiedział mu: Panie, co się stało, że siebie samego chcesz nam objawić, a nie światu? Jezus odpowiedział mu: Jeśli ktoś mnie miłuje, słowo moje będzie zachowywać i Ojciec mój będzie go miłować. Przyjdziemy do niego i uczynimy u niego mieszkanie. Kto mnie nie miłuje, nie zachowuje moich słów, a słowo, które słyszycie, nie jest moje, ale Ojca, który mnie posłał. To powiedziałem do was, przebywając z wami. Pocieszyciel, Duch Święty, którego pośle Ojciec w moim imieniu, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie jak daje świat, daję wam. Niech nie będzie niespokojne wasze serce, ani też niech nie będzie przestraszone. Słyszeliście, że wam powiedziałem: odchodzę i powrócę do was. Gdybyście mnie miłowali, to radowalibyście się, że wam powiedziałem: idę do Ojca, bo Ojciec mój większy jest niż ja. Teraz powiedziałem wam, zanim się to stanie,
żebyście wierzyli, gdy się to stanie, już dłużej z wami nie będę mówić, bo idzie władca świata tego. Ale on nic we mnie nie ma. Niech jednak świat pozna, że ja miłuję Ojca, a jak mi rozkazał Ojciec, tak czynię. Wstańcie, idźmy stąd.